No ja oficjalnie wydaję panu zakaz dalszej jazdy. Policjanci stołecznej drogówki zauważyli kierowcę jadącego autem z belgijską tablicą rejestracyjną. Postanowili sprawdzić, czy z samochodem wszystko jest w porządku. Dzień dobry, panie kierowcy. Zapraszam za nami na teren stacji. Skontrolujemy pana. Chroniąc prywatność kierowcy, nie możemy pokazać całości tablic. Wszystko natomiast zamierzają zobaczyć funkcjonariusze. Poproszę prawo jazdy, dowód osobisty, dokumenty pojazdu. Wszystkie, które pan posiada, łącznie z umową kupna-sprzedaży. Kierowca ma problemy ze znalezieniem dokumentów, ale co dwie głowy, to nie jedna. Na początek dowód rejestracyjny, tam w głębi już widzę taki różowy blankiet. Umowa kupna-sprzedaży jest? Wszystko jest, nic tylko z jednym błędem, wszystko nie mogę zrobić. To już zdecydowanie nie podoba się funkcjonariuszowi. Dlaczego pan porusza się tym pojazdem po drogach publicznych? Nie mogę zarejestrować niestety, bo jest błąd na fakturze. No tak, ale wie pan, jeżeli pojazd został wyrejestrowany z terytorium Belgii i w chwili obecnej nie jest zarejestrowany nigdzie, w żadnym kraju, to nie powinien pan tym pojazdem nigdzie się poruszać do momentu, dopóki pan go nie zarejestruje. Do tego po przejrzeniu kilkunastu dokumentów policjant zauważa, że kierowca jeździ niezarejestrowanym autem od ponad pół roku. A faktycznie jaka była data zakupu tego pojazdu przez pana? To jest oto, 2 lipiec 2012? Znaczy to jest numer, koniec lipca. Kierowca ma problemy z połapaniem się w gąszczu polskich i belgijskich dokumentów. Tymczasem policjant okazuje się prawdziwym Europejczykiem, któremu przepisy żadnego kraju Unii nie są obce. U Belgów jest legalizowana tylko jedna tablica tylna. Pan niestety tylnej tablicy nie ma zalegalizowanej. Jest to tablica wykonana przez kogoś własnoręcznie. Rozmowa na temat tablic przenosi się też do radiowozu. A najlepsze jest to, że z przodu ma metalową, tłoczoną ze wszystkim, tylko że przednia nie jest legalizowana. Mandat za poruszanie się niezarejestrowanym autem to 500 zł i jeden punkt karny. A to nie koniec kłopotów kierowcy. Holować pojazdu nie będziemy. Stoi pan w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu, także powinien pan zapewnić sobie lawetę, którą spokojnie pan zaprowadzi pojazd do domu. A mogę przeprowadzić pojazd do domu? No ja oficjalnie wydaję panu zakaz dalszej jazdy. Co pan dalej zrobi, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. I tak dochodzimy do końca naszej polsko-belgijskiej opowieści z morałem. Kupując samochód, trzeba bardzo dokładnie sprawdzać wszystkie dokumenty.